przede wszystkim wiedziałam po eliminacjach, że stać mnie na więcej, więc miałam tutaj coś do udowodnienia sobie i chciałam pobiec jak najlepiej dla drużyny i myślę, że dałam z siebie wszystko. To są trzecie Mistrzostwa Świata i w końcu udało nam się wejść do tego finału, także jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z siebie. No a co z jutrem, to ciężko powiedzieć, bo dziewczyny też biegają bardzo szybko, dlatego no jutro może wydarzyć się naprawdę wiele, więc ciężko nawet tutaj obstawiać jakieś miejsce, bo naprawdę niektóre dziewczyny mogą nie wytrzymać dwóch biegów, inne mogą pobiec szybciej, zobaczymy jakie będą zmiany w składach, więc naprawdę ciężko coś powiedzieć. Były nerwy, muszę przyznać, że były nerwy z tego względu, że to był 9. tor i kompletnie nie miałam żadnego kontaktu z resztą zawodniczek, więc nie wiedziałam też tak naprawdę, czy biegnę szybko, czy ruszyłam szybko, czy wolno. Wydawało mi się, że ruszyłam w miarę mocno. Potem tak naprawdę chciałam jeszcze przyspieszyć na tych ostatnich metrach i starałam się walczyć do samego końca i myślę, że mi się to udało. Na szczęście już się czuję dobrze. Dzisiaj mój start, na pewno już na nim nie było śladu właśnie tam przeziębienia i kataru, także to jest na pewno na plus. Druga zmiana trudna, od początku trzeba iść mocno i mam nadzieję, że wywiązałam się z zadania. Ja lubię biegać drugą zmianę, praktycznie w większości sztafet właśnie ta druga zmiana przypada mi, także cieszę się bardzo, że tym razem też mogłam ją pobiec. No, chciałam dzisiaj udowodnić, że też należę do drużyny i też mogę pobiec w miarę swoich możliwości szybko i myślę, że mi się to udało. No, dałam z siebie maksa, zrobiłam tak, jak to było w założeniach, że tam się przytrzymałam i pod koniec wyszłam i chciałam je przeganiać. Biegłam, no ile dałam radę. Fajnie było, bo w końcu już był po łuku, mogłam je wyprzedzać, że wiedziałam, że już jest ten moment i miałam jeszcze siłę, żeby dobiec do końca i dać pałeczkę Idze. Miałam dwa biegi, ale to było już tydzień temu, także to nie miało żadnego wpływu, że będę zmęczona, czy jakoś może gorzej pobiegnę. Tyle co musiałam w głowie sobie ustawić ten bieg i podjąć wyzwanie tej ostatniej zmiany, bo ostatnio, bardzo dawno temu biegałam ostatnią zmianę, już nie pamiętam nawet kiedy mi się to zdarzyło i chyba przed Londynem, właśnie przed Igrzyskami, także już no, to było 5-6 lat temu. Także no, to było trudne zadanie i myślę, że się z tego wywiązałam. Właśnie fajnie, że Martyna na końcu powalczyła i oddała mi w idealnym momencie pałeczkę, kiedy właśnie mogłam zejść fajnie przed Włoszkami i potem się bieg potoczył. No, całkiem dobrze dla nas, myślę. W każdym biegu dajemy z siebie 100%, tylko każdego dnia to 100% jest inne. Mam nadzieję, że jutro nasze 100% będzie szybsze i oczywiście będziemy walczyć o jak najlepszy wynik, ale nie będziemy myśleć na pewno o rekordzie Polski przed biegiem. Pobiegniemy na mecie, zobaczymy jaki będzie czas i wtedy będziemy się zastanawiać, czy bieg był dobry, czy nie, i czy to jest rekord Polski, czy nie, ale na pewno będziemy walczyły o każdy centymetr, o każdą setną, żeby jak najlepiej wypaść. No na pewno nie boimy się innych sztafet, to na pewno nie. Z tym, że też no, znamy jakie są składy i jak biegają dziewczyny indywidualnie i są, no, jest kilka sztafet, z którymi wygrywałyśmy, które są na tą chwilę trochę szybsze. Niestety, bo Nigeryjki czy Jamajki są w niesamowitych dyspozycjach, także z nimi będzie na pewno trudno, ale to nie znaczy, że my się poddajemy. My do końca walczymy i na pewno zostawimy całe serce na bieżni.